Łucznictwo obecnie jest traktowane jako sport. Historia łuku i strzał jest długa i bogata. Jeden z najstarszych łuków został odnaleziony na bagnach w Danii. Zachował się on w bardzo dobrym stanie. Jest to jedna z dziedzin, które bardzo długo towarzyszą już człowiekowi. Jest to narzędzie czy broń, która już przed tysiącami lat była wykorzystywana właściwie w życiu codziennym. A w tej chwili, jako że mamy trochę inne narzędzia, została w dużej mierze zapomniana, zepchnięta już właściwie tylko do dziedziny sportowej. Aby przypomnieć historię łucznictwa, pracownicy Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu zaprosili mieszkańców regionu na wyjątkowe warsztaty w ramach cyklu edukacyjnego Sobota w Muzeum. Zajmiemy się w dużej mierze tym, czym właściwie jest łuk, z czego się składa, z jakich materiałów był produkowany, no i oczywiście strzała jako ten drugi element, z odpowiedziami na te same pytania. Po historycznych ciekawostkach uczestnicy warsztatów mogli spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku. Najpierw jednak wszyscy zostali przeszkoleni, aby lekcja ucznictwa przebiegła bezpiecznie. Napinamy cięciwę, ale, i to jest też ważne dla początkujących, dwoma palcami. Bardzo często wszyscy podchodzą, a ciągniemy całą dłonią. No, ciągnąć można, ale puścić jest trudno. Jeżeli puszczamy całą dłonią, często cięciwo obije nam się o palce, a strzała poleci prosto w ziemię. Zawsze uważamy, że teoria bez praktyki jest niestety oschła i nudna, dlatego też przy pomocy naszych muzealnych łuków za chwilę przejdziemy na strzelnicę, będziemy mogli przetestować umiejętności. Wśród początkujących łuczników był Nikodem, którego zainteresowania związane są z militariami, a on sam w przyszłości chciałby zostać żołnierzem. Powiedz, jak się strzelało z łuku, łatwo czy trudno? Trudno z tego dużego, a teraz będę próbować na tym małym. A to ciekawa taka dyscyplina? Tak. Czego się tutaj jeszcze dzisiaj dowiedziałeś? Jaka była ta historia tego łuku? Wiedziałem się dużo i znam teraz historię, jak się tworzy łuk, jak się robi łuk, jak się tworzy strzały i takie inne. W sobotnie do południa czas spędzony na terenie rezerwatu Krzemionki był czasem interesujących opowieści, emocjonujących sportowych zmagań i rodzinnej, ciepłej atmosfery.